Naprawdę ludzie martwią się, jak to będzie w lato z wodą. Zepsuła nam się moskitiera. Nawet drzwi nie ma. Słuchajcie, u nas całkowite turbulencje po prostu. Zmiana planów wychodzi na... Znowu zostanę najgorszą gospodynią na świecie. Witamy Was bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że święta minęły Wam w spokojnej atmosferze, bo u nas było cudownie. Ale święta, święta i po świętach musimy się stąd niestety ruszyć. Tak, jak widzicie, został pusty plac, wszystkie ekipy już odjechały. Jesteśmy tylko my i Jacek z Olą, a tak niestety trzeba było się dzisiaj pożegnać. Każdy ruszył w swoją stronę, ale mamy nadzieję, że jeszcze gdzieś się spotkamy. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. No dokładnie, a my ruszamy też w swoją stronę, ale najpierw musimy zrobić jeszcze serwis, korzystając z faktu, że jest tu woda i toaleta. Dokładnie, jak widzicie, jesteśmy wykąpusiani, włosy puszyste. Obiad zrobiony na 2 dni, także van wysprzątany. No nic, tylko ruszać. Tankować. Zabieramy się za robotę. Wylewać i ruszać. No, dokładnie. Wczoraj byliśmy w Nawpią na piechotę. Godzinkę czasu się stąd idzie, ale takim naprawdę spokojnym spacerkiem. No, a wieczorem napaliliśmy ogień. No i w sumie zostało nam trochę takiego ładnego drewna. Dzisiaj go troszeczkę jeszcze podsuszyłem na słoneczku przez cały dzień. Zapakuję go w jakiś worek i może uda nam się z Moniką gdzieś jeszcze taki ogień rozniecić. Słyszeliśmy od Greków i od różnych osób, których spotykamy, że zima była bardzo sucha w tym roku w Grecji i naprawdę ludzie martwią się, jak to będzie w lato z wodą. Bo praktycznie no, zima to jest jedyny okres, kiedy pada deszcz w Grecji. To jest właśnie ten ostatni moment, kiedy jeszcze mogłoby trochę popadać, no ale niestety nie pada. No i teraz na deszcz trzeba będzie czekać podobno do listopada. Tak słyszeliśmy, prawda? Ja za deszczem nie tęsknię. No ja wiem, ale wiesz, no chodzi wiadomo, o rośliny. Współczuję rolnikom i tak dalej, ale... No, podobno oliwki będą bardzo drogie w tym roku. Oliwa z oliwy. A, no i oliwa. No. Podobno już podrożała. No ale cóż, zobaczymy. Dobra, zbieramy się. Gadka gadką, ale musimy działać. Dobra, gdzieś trzeba nasz obiad upchnąć. To jeszcze jest ciepłe, więc zostawiam tu. Mam nadzieję, Dziadek że... Dziadek będzie jechał sobie na podłodze. Ona nie rukuje. Uważaj na głowę. Na razie i tak na rowerze nie jeżdżę, to nie będzie mi przeszkadzał. Niestety, mój rower już, słuchajcie, pół, no ile? 4 tygodnie bez używania. Zepsuła nam się moskitiera. Przerwała się tu gumka, jest z lewej strony i nam opada to teraz. Pium, nic nie poradzimy. Teraz tutaj koło naszej miejscóweczki jest toaleta. Znaczy no, za dużo powiedziane, że to jest toaleta. No ale jest tak zwana, wiecie, w dole dziura, także opróżnić toaletę można. Jest dosłownie no, kilkaset metrów od naszej miejscówki. Nawet drzwi nie ma, ale jest kotarka. Jaka piękna sceneria. No, a w ogóle jak tu jest fajnie. Muszę pamiętać, żeby otwierać tutaj ten czarny wlew, ponieważ jak wiecie, z któregoś tam odcinka Monia uszkodziła nas przycisk odpowietrzający. Trzeba ją wypłukać. Zawsze płukam po prostu, a że tu nie ma kranu, nie ma wody, no to jest tylko po prostu no ta pozycja na narciarza, no nie wiem jak się to nazywa. Zlewik, kurde, brodzik, nie wiem jak to nazwać. Z powrotem wróciliśmy na miejscówkę. Woda przy plaży, ale podobno dobra. Grecy piją prosto z kranu, także. Tak, no właśnie widzieliśmy, jak tu biegają dziewczyny i chłopaki, to tankują butelki tutaj, także woda jest super. Zresztą, że jej używaliśmy, więc sprawdzona. Tak. No a dlatego się wróciliśmy, żeby ją zatankować, no bo najpierw zrobiliśmy toaletę. No a że toaletę pukałem, no to tej wody trochę zużyłem, a wiecie jak to jest. Jak się wyjeżdża z miejscówki, jest możliwość zatankowania,
to się leje na full. Po prostu wszystko. Ciepło się zrobiło, ale pojawiło się tyle komarów i to jest po prostu taka godzina, że wyłażą gdzieś nagle, gryzą przez godzinę, a potem w nocy już jest spokój, nie? Wychodzą na żer. Tak. O zachodzie słońca. Tak. Słońce już zachodzi, robi się ciemno, a my musimy jeszcze zrobić zakupy. Jedziemy do Lidla, bo w miejsce, w które się udajemy, nie ma sklepów. Także tak. Musimy jechać obładowani zapasami, tak żeby nam na jakiś czas starczyło. Cieszę się, Paweł, że już się ruszamy? Nie bardzo. Bardzo mi się to miejsce podobało, wiecie, no jest na miejscu toaleta, woda. Cudowne jest to miejsce po prostu, chciałbym tu wrócić kiedyś. No a jeszcze jak wszyscy byliśmy razem, to no jeden na razie z najlepszych momentów od początku naszej podróży w tym momencie. Naprawdę było bosko. A jeszcze Rafał z Moniką nam tyle drewna zostawili, no. Witamy Was w kolejnym dniu. Słuchajcie, u nas całkowite turbulencje. Po prostu chcieliśmy się przespać w porcie w Nafplio i ruszyć od razu w drogę dzisiaj rano. No ale stały trzy chyba ciężarówki albo dwie z lodówkami i tak buczały na całą okolicę, że musieliśmy wrócić się na plażę Karatenos. Przespaliśmy się tam, no i jesteśmy w drodze na miejscówkę. To nie jest to miejsce, w które chcieliśmy Was zabrać, ponieważ pogoda się tam diametralnie zmieniła. Jest tam tylko 20 stopni, tylko ponieważ tutaj w okolicy ma być 28. Także no nie jedziemy z ciepełka w zimno, zostajemy w ciepełku, ale znaleźliśmy coś super. No pięknie się tu zjeżdża. Ciekawe, jak będziemy podjeżdżać. A oto i ona, plaża Kondyli. Piękna, cicha, spokojna. Także czasami zmiana planów wychodzi na dobre. A w van life jest to bardzo częsta rzecz, zmienianie planów, ponieważ możemy łatwo i szybko się przemieścić. Tak jak Paweł mówił, miejsce, w które chcieliśmy jechać, oczywiście bardziej dzikie i górzyste, okazało się, że w tym miejscu jest niska temperatura, na najbliższe dni jakieś nawet 16-17 stopni. No strasznie zimno, ja jestem w szoku, bo to jest raptem z tego miejsca około 50 paru kilometrów i to jest niesamowite, że tu jest 28, a po drugiej stronie jest już 17, no dzisiaj akurat 20, no ale ma być w najbliższym czasie po 17. No właśnie i pochmurno, no my też mamy troszeczkę jakby klima przysłoniła słońce, ale 28 jest, także póki co się grzejemy. A plaża leży niedaleko takiej mieścinki Vivari. Chyba tam nie ma nawet domów, widziałam, że są tylko jakieś hotele, restauracyjki, więc to chyba taki po prostu tylko porcik i takie turystyczne miejsce, a jest niedaleko miasteczko Trepano. Także tam chyba żyją dopiero ludzie. A tu jest takie typowo chyba turystyczne, taka typowo turystyczna wioseczka, no ale co? Ale teraz jest cicho i spokojnie, więc no można się zrelaksować. Po prostu naprawdę genialnie. Zmiana planów wyszła nam na dobre, ale to nie zmienia faktu, że będziemy gotować. Monia, wychodź już z tej spiżarki, bo ty byś tylko podjadała. Niestety pasztet, który ostatnio robiliśmy z ciecierzycy i soczewicy, już nam się skończył. No i potrzebujemy coś do kanapek, więc dziś będziemy robić pastę z soczewicy właśnie. Używamy takiej ze słoika. Można oczywiście ugotować, ale to trzeba wcześniej zaplanować. Tak jak Paweł już wspominał, plany w van life'ie czasem są niezbyt sprecyzowane.
No i powinniśmy ją wczoraj namoczyć, ale tego nie zrobiliśmy, więc będzie ze słoika, suszone pomidorki. Przez te zakupy, tak. I zmiany planów. Marchewka, cebula, czosnek, to podsmażymy, a potem wszystko zblendujemy. No i coś z tego może wyjdzie. Dodam tak ze dwa ząbki, żeby nie była za bardzo czosnkowa. Zapomniałam jeszcze powiedzieć o ziarnach. Można dodać dynię, słonecznik. Tu mam akurat taką mieszankę. Dynia, słonecznik i jeszcze coś. Siemię lniane czy coś takiego. Zmielimy sobie te nasiona, ale najpierw je podprażę. I zrobię to przed smażeniem cebulki. No podprażam na suchej patelni, a potem na tej samej patelni będę smażyła cebulę, żeby oczywiście zaoszczędzić ilość naczyń. Dużo tego? No tak z połowę kubeczka. No mniej więcej tyle. Mhm. Nie wiem, czy ją utrzyć na tarce, może żeby się szybciej, ale mi się daje, że jak pokroję w takie cienkie plasterki, to będzie ok. Pewnie, to i tak będzie blendowane. No właśnie. Dobrze, że to nie majonez. Ale będzie próba. Jeszcze nie wiemy kiedy, musimy się psychicznie do tego przygotować. A propos planowania, często nas pytacie w komentarzach, gdzie jedziemy, jakie zamierzamy odwiedzić miejsca, jakie miasta, jakie ciekawostki, jakie mamy plany. No otóż zazwyczaj nie mamy planów takich dokładnie, stricte sprecyzowanych. Wiemy, do jakiego państwa jedziemy. No i oczywiście, no, jak wjeżdżamy do każdego państwa, no to też mamy takie miejsca, które chcemy zobaczyć. Na przykład w Grecji moim takim miejscem są meteory. A moim były Ateny. Także... No, więc ty już zobaczyłeś, a jeszcze nie. Ale to jest jeszcze w planie, więc to jest taki plan. Ale kiedy to się wydarzy, nie mamy żadnej rozpiski i... Sami widzieliście, jak życie pisze swój scenariusz. Jakbyśmy mieli takie plany, to wszystkie by legły w gruzach, bo ja wylądowałem w szpitalu. A tak to po prostu modyfikujemy tą taką naszą krótką przyszłość i cieszymy się z tego, co jest. I tak jest w tym momencie właśnie. W podróżowaniu vanem właśnie można być elastycznym i trzeba równocześnie być elastycznym. Dokładnie, bo nie spali się tam na nic. To jest plus i minus. Nie, tylko troszkę wiaterek wieje. To dobrze, to niech sobie. Plus i minus. No bo fajnie, że można te plany zmieniać, że mamy dom na kółkach i możemy się przemieścić, kiedy chcemy i gdzie chcemy tak naprawdę. No ale tak jak, no, gdybyśmy to planowali jakoś bardziej skrupulatnie, no to właśnie, moglibyśmy być rozczarowani, ale to się nie da, słuchajcie. To se nie da. To se nie da, panie terminatore. Pogoda weryfikuje nasze plany, czasami ludzie, których spotykamy, bo powiedzmy przyjeżdżamy w jakieś miejsce, gdzie chcielibyśmy tam zostać jedną noc, a okazuje się, że... Zostajemy trzy albo cztery, bo jest tak cudownie, łapiemy jakieś wspólne flow, wspólne tematy i po prostu no, nie da się szybko uciec, tak to było właśnie ostatnio. No. Albo właśnie takie rzeczy jak choroba czasami też wstrzymuje albo zmienia tą trasę troszeczkę, no bo my teraz też będziemy musieli trochę do przodu, trochę do tyłu pojechać, cofnąć się do Aten. Tak, no musimy do tych Aten wrócić 12 kwietnia, także no, ale to już będzie takie, wiecie, szybki powrót, naprawa i ogień. Jedziemy na Peloponez, tam już sobie będziemy zjeżdżać te wszystkie paluchy, zakamarki i inne rzeczy. Także dla mnie to, ja uważam, że to jest plus właśnie. To, że ja można tak sobie być trochę elastycznym tak uważam, i to wszystko to zmieniać. Plus. Nie ma nudy. Dokładnie. Ale cebula się zaraz spali. Co? Znowu zostanę najgorszą gospodynią na świecie. No, biedna Monia, no. Mikrofon ci się przekręcił. Ostatnio już padły nawet komentarze po tym nieudolnym majonezie, nieudanym, że Paweł sobie żonę powinien zmienić, także... No, ale nie, ja nie zmieniam, ja zostaję z Monią. Nie, to mi nieważne, że ona majonezu nie zrobi. Sklepie sobie kupimy. Tak, kupimy w sklepie, ale inne rzeczy robi tak super, że po prostu jakbym zmienił, to bym sobie strzelił sam w głowę. Ładnie szkli się cebulka, wszystko się dusi.
Perfekto. Pięknie. A ty co? Udajesz tu, że okno naprawiasz i podjadasz tu ziarenka? Złapałam się na gorącym uczynku. Słuchajcie, ta nasza moskitera, ja nie wiem, taka jest skomplikowana, że nie wiem, jak to naprawić. Widzicie, teraz nam opada tu. Tutaj ten sznuraczek, co powinien być chyba tu przymocowany, to on w ogóle gdzieś się tu przetarł o tą siatkę i... No i nic, nie wiem, jak to zrobić. Tu w ogóle wyszedł taki długi sznurek. Nie wiadomo skąd. Dobrze, że ta nam... Oj. No. No, tak to właśnie się dzieje. Tam ta opada, ale dobrze, że ta się trzyma, no bo jakby ta opadała, to nie moglibyśmy okna zasłonić. No, to by była dopiero siara. Tamta i tak przeważnie jest zamknięta. O. Tak, mamy zasłonięte, ale... Ale tamta i tak przeważnie jest zamknięta, no bo... No ja wiem, ale czasami wiecie, no, chcemy to otworzyć, żeby był większy przewiew. No. Właśnie, nie wiem, kompletnie nie wiem, jak to działa, kompletnie nie wiem, jak to naprawić. Jak ktoś miał ten sam problem, to weźcie, napiszcie coś w komentarzach. Wsypujemy ziarenka do naczynia. Wszystko to zmielimy. Ale część zostawiamy, żeby przystroić nasze finałowe danie. Monia, trochę zrobiłem bałaganu. Talerzyk za szeroki. Ile tyle? Będą skwareczki, tak. Mało miejsca w wannie, więc musimy zawsze wszystko zmywać po użyciu, bo w innym wypadku nazbierałaby nam się tutaj taka piramida. No dobra, to teraz mieszamy wszystko. Mam już soczewicę, 275 gramów. Dodałam połowę tego słoika. Sól, chili dla ostrości. To nie była sól, Monika, to był pieprz. Pieprz. Ale sól też oczywiście. I to nie jest sól. W naszym wydaniu jest na fali. Na fali. Papryka, słodka, oregano, suszone pomidory, trochę octu, trochę oliwy i jeszcze potrzebujemy pastę tahini. Więc Paweł, musisz zanurkować tam. No i oczywiście nasze podsmażona cebulka, tak, z marchewką, z czosnkiem. Tu już też Paweł wsypał zmielone pestki. Ja nurkuję, przepraszam. Nurkuj, a ja już tu dodaję. No to już może wyjmę naszą patelnię z obiadem. Tahini ma to do siebie, że... Ono strasznie gęstnieje, jak jest długo nieużywane. I się rozwarstwia. Tak, ale tu wystarczy tylko trochę tam zakiercać. Tahini, jeżeli ktoś nie używał, to jest taka pasta sezamowa. Tak. Po 10 minutach? Dobra, ile? No, ale nie wiem, łyżkę. Dwie łyżki tahini. Dobra, ja dodaję tę podsmażoną cebulkę. Blender przygotowany. Pamiętacie go, jaki był w akcji? Wspaniały, przy majonezie. Przy majonezie się nie sprawdził. Nie. Niektórzy nawet posądzali nas o reklamę, ale my raczej jesteśmy antyreklamą sprzętu kuchennego. Tak, blender, no, zarówno jeden, jak i drugi zgarnęliśmy z domu po prostu. To, co mieliśmy w domu. Łyżeczkę oregano. I papryka. Łyżeczkę papryki. Czyli? To tak. Czyli naprawdę, to tak odrobinkę. Sol to zawsze można dodać później, jak będzie za mało słone, to nie ma problemu. I co? Zaczynam blendować. Poczekaj, jeszcze trochę octu. A, jeszcze octu. To po co octu? Monika uwielbia. Łyżeczkę octu. No po to, żeby było trochę kwasne. Ocet. Ale tu się nic nie musi emulgować, czy jak to się mówi? Emulgować. Bo już się zacząłem stresować, trzymając w ręku ten blender. Dobra. Dobra, blenduj. Na koniec dodaję suszone pomidory, a dlatego na koniec, żeby nie rozdrabniać ich tak bardzo, trochę zblendujemy, ale tak, żeby zostały jakieś kawałki. Z 5 rzuciłam. I jeszcze odrobinę oliwy, poczekaj, od razu dodam. Mi się wydaje, że Monika, to nic nie trzeba dodawać, ani oliwy. To już pomidorów naleci. Okej. Okay. Widzicie, jak mnie Mania słucha? dwie łyżeczki albo jedną łyżkę. Dobra. Bardzo ważna rzecz, jak się używa blendera, to żeby nie czyścić tych nożyków, jak jest podłączony do prądu. No w takiej miejscówce to na pewno będzie smakować. Wszystko by tu smakowało. A jeśli chodzi właśnie o wybór miejscówek,
To w sumie też robimy to tak na spontanie. Tak, często korzystamy z Park Fortnite, ale najczęściej się wymieniamy z ludźmi, informacjami. Dokładnie. To jest najbardziej ludzie sprawdzona metoda. W drodze to jest najlepsze. Dobra, próbujemy. No, można jeść to z marcheweczką, ale można też to jeść z... Można jeść z chlebkiem. Ale pychota. Muszę Wam powiedzieć, że to chyba najlepsza pasta, jaką zrobiliśmy. A z marcheweczką, jak to będzie smakowało? Właśnie to jest fajna opcja nawet na jakieś imprezy, zamiast chipsów. Marchew albo seler naciowy, ogórek może być pokrojony. I pasta służy jako dip. Słońce cały czas razi. Trzeba zarzucić okulary. Pasta przepyszna, musicie koniecznie spróbować. Przepis wrzucimy oczywiście pod filmem. Zarówno z chlebem, jak i z marcheweczką smakuje wybornie. Na imprezę perfekt. No i tym smakowitym akcentem będziemy się z Wami żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie jakiś komentarz. Nie ukrywamy, że to pozwala, żeby nasze filmy troszeczkę więcej się wyświetlały na tym YouTubie, gdzie jest ich miliony. I gdzie władza algorytmu rządzi. Także zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej. Jesteś ten, a twarz masz czarną. Muszę cię tak wziąć, żebym się rozjaśnił ekran. Może nie urywi firanki. Już nagrywasz? Tak. Idź po sznureczku, może gdzieś trafisz. Się nagrywa. Aha, okej. Okay.